Cześć, ja nazywam się Patryk Płóciennik i zazwyczaj jestem po drugiej stronie aparatu, ale dzisiaj nadarza się okazja, żeby pokazać Wam co nieco, jak wygląda czajnikowy z mojej strony. A to dlatego, że mamy małą przerwę w emisji odcinków, bo może jeszcze nie wiecie, ale Rafałowi urodził się synek. Ale najpierw herbatka. W najbliższym czasie pojawią się odcinki dotyczące kawy. Przy okazji chciałem Wam wspomnieć, że część księgarni rozpoczęła już przedsprzedaż książki Rafała, a 21 maja znajdziecie nas na targach książki w Warszawie. Pokażę Wam, co noszę w torbie. Mamy tutaj mikrofon. W tej chwili jest to puste pudełko, bo mikrofon mam założony. Standardowy obiektyw. To jest światło 1.8 50 mm Canon, taki bardzo prosty, plastikowy. Zapasowe futrzaki, które niszczą się częściej niż mogłoby się wydawać. Jakieś zapasowe karty. Tutaj nic nie ma. Dwie baterie, jedna jest tutaj w aparacie, druga tutaj, możemy ją podładować. Ładowarka do baterii, do rejestratora dźwięku. Na aparacie założony jest szeroki kąt o słabym świetle 3,5, do tego monopod, który zawsze jeździ ze mną w samochodzie. A rejestrator jest w tej chwili w mojej kieszeni i wygląda właśnie tak. Montaż odbywa się tutaj, na tym iMacu z 2011 roku, a odcinki archiwizuję na zewnętrznym dysku. Produkcja odcinka zaczyna się od tak zwanej merytoryki. Rafał wysyła mi w pliku tekstowym podstawy merytoryczne do filmu lub ja wysyłam jemu. Tekst po drobnej korekcie pojawia się pod filmami w czajnikowy.pl. Mamy podpisaną umowę z Pari Music, dlatego montaż zaczynam od wybrania jakichś fajnych, wpadających w ucho kawałków na stronie Universal Publishing Production Music. Najczęściej przesłuchuję nowości. Oczywiście wszystko można filtrować wedle uznania, czy szukamy całego utworu, fragmentu, z wokalem, czy bez itd. Co ciekawe, większość piosenek występuje w kilku wersjach, także płynnie możemy pozbywać się wokalu. Dźwięk jest zawsze nagrany osobno, więc chwilę trzeba poświęcić na synchronizowanie obrazu z dźwiękiem. Aparat oczywiście też ma dźwięk, co ułatwia synchro. Staram się nagrywać jak najwięcej materiału, żeby mieć dużo przebitek, które nie tylko ładnie wyglądają, ale czasem przykrywają jakieś wpadki. Jak mam na styk ujęć, a dużo wpadek do przykrycia, no to potem niestety fragmenty filmu się powtarzają. Napoje w Indiach bazują gdzieś tam mniej lub bardziej właśnie na tych korzeniach kurkumy. Na styki, jogi skłaniamy się coraz bardziej w stronę takich alternatywnych metod leczenia różnych dolegliwości. Kurkuma. Rafał czasami się zapętla i na końcu ujęcia pojawiają się te same informacje, co na początku. Dlatego takie krótkie ujęcia, właśnie przebitki, dobrze sprawdzają się do łagodnego przejścia do dalszych ujęć. Tu Wam pokażę ciekawostkę. W odcinku o złotym mleku mieliśmy potartą kurkumę i imbir. I to wszystko na jednej desce. I nie wiedzieć dlaczego Rafał postanowił wrzucić je do garnka osobno, mimo że właśnie były na tej jednej tacce. Nawet do niego dzwoniłem w tej sprawie. I chciałem spytać dlaczego. Nie wiedział. Muzykę w tle ustawiam bardzo cicho, dopiero później dodaję kompresję dźwięku i wtedy pojawia się takie delikatne, muzyczne tło całego odcinka. Co ciekawe, poprawia również apetyt pracy układu pokarmowego, działa... Kiedy projekt jest gotowy, wystarczy go pokolorować, no i potem już tylko upload na YouTube'a. I gotowe. Tak powstaje właśnie czajnikowy. To wszystko, dziękuję za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia na czajnikowy.pl. Zawsze chciałem to powiedzieć.